fajne warunki, także można troszeczkę jeszcze pomówić i opowiedzieć troszeczkę do kamery. Teraz o punktacji, o tym, kto które miejsce zdobył, dlaczego tak, a nie inaczej. Ja przypomnę tylko, że każdy z zawodników na starcie około godziny 8 otrzymał pakiet startowy. Pakiet startowy tradycyjnie to karta startowa, holder, w którym tę kartę się przechowywało. Następnie smyczka z logo Street Fishing Poland, troszeczkę inna, przeprojektowana. Kolejna rzecz to mapka. We Wrocławiu był o tyle problem, że dla wielu przyjezdnych mogło stwarzać jakiś problem lokalizacja miejsc, w których można łowić ryby, bo ja powiem tak, w piątek, kiedy przychodziłem na łowisko, to Rafał mi tłumaczył, gdzie nie można, gdzie można. I powiem wam, że wiele takich atrakcyjnych bardzo miejscówek, gdzie by się po prostu weszło i połowiło tam łowić nie można było, dlatego zadbaliśmy o to, żeby były w miarę dokładne mapki, które otrzymają wszyscy uczestnicy naszej imprezy. Oprócz tego jeszcze daliśmy jakiegoś rogalika, tam z tyłu jeszcze wiozę kilka kartonów tych rogalików, więc no nie powiem, że będą na naszym forum dostępne jako Street Fishing Rogal, no ale jeszcze można by powiedzieć, no dieta na kolejne 3 tygodnie rogalikowa. I tak jak powiedziałem, karta startowa, na tej karcie wpisywało się ryby, wpisywało się największe ryby. Klasyfikację macie na stronie streetfishing.pl. Tam możecie zobaczyć, jak były ryby klasyfikowane. Natomiast druga klasyfikacja, druga możliwość zdobycia punktów, to było odwiedzenie punktów kontrolnych, czy tam punktów premiowych. Było ich 5, tych za 2 punkty. Szósty punkt zlokalizowany był w ratuszu, w punkcie Krasnal Info. Było to o tyle ciekawe miejsce obecnie, że chyba od wczoraj, czy w tym tygodniu rozpoczął się jarmark we Wrocławiu. I no, widok wędkarzy na rynku wśród już choinek, wśród nastroju świątecznego. Wiele osób się podobno oglądało, patrzyło na to, patrzyło się ze zdziwieniem. Natomiast we Wrocławiu było naprawdę mnóstwo wędkarzy i wyobraźcie sobie, że ten krajobraz na te 2 dni bardzo się zmienił Wrocławia. I to myślę, że była świetna promocja miasta i wędkarstwa, bo wiele osób po prostu oglądało się za wędkarzami, patrzyło, robiło zdjęcia. Było to coś nadzwyczajnego. To było 100 ponad osób, natomiast w tym centralnym punkcie było widać sporą liczbę tych wędkarzy. I powiem wam, że kiedy ludzie z innych krajów przyjeżdżają i widzą fajnie ubranych wędkarzy w grupach łowiących, to może to robić wrażenie i może być to fajną, ciekawą atrakcją i nawet promocją miasta. Karta w tych punktach kontrolnych była, w punktach premiowych była stemplowana. Zobaczcie sobie przykład takiej karty. Tutaj jest akurat 6 punktów. Każda pieczątka miała inny kolor tuszu, także można było łatwo zidentyfikować te punkty. Łącznie można było zdobyć 19 punktów i to była tak naprawdę możliwość złapania kolejnej ryby, 19 punktów. Czyli jeżeli ktoś złowił 2 ryby, przechodząc po tych punktach, tak naprawdę mógł mieć 3 rybę, która mogła dać zwycięstwo. I tak rzeczywiście było tym razem. Słuchajcie, zacznę może od tych klasyfikacji. Indywidualnie pierwsze 3 miejsca to jest numer 157, to jest Adam z Wrocławia. Złowił bolenia 50 cm, ale Adam zrobił coś strategicznie super. Mianowicie odwiedził wszystkie 6 punktów. I to zdecydowało, że Adam po prostu wygrał.
Rozmawiałem też z Robertem Taszarkiem, który przyjechał do nas z firmy Normark. Robert, wiele rozmawialiśmy na temat tej imprezy, wiele, wiele fajnych opinii od Roberta. Natomiast Robert powiedział, że w takich zawodach strategia jest podstawą, nie emocje. Czyli nie od razu na ryby, natomiast pomyśl troszeczkę o strategii, jak to rozegrać. Czy łatwiej, czy lepiej iść najpierw w miasto, zdobyć komplet punktów, a później dopiero łowić, czy odwrotnie. Mamy jesień, ryba bardzo często żeruje w okolicach południa, więc strategicznie dobrym pomysłem było najpierw odwiedzenie wszystkich miejsc punktowych, a następnie połów ryb, wtedy kiedy słońce wyszło, kiedy ryba była aktywna. Adam chyba tak zrobił właśnie, bo zdobył właśnie te 6 punktów kontrolnych, złowił bolenia i zdobył najwięcej punktów. Drugi był Maciek z Warszawy, który zdobył troszeczkę mniej punktów. Maciek z kolei złowił dwie ryby. Maciek złowił dwie ryby i to był przypadek, chyba jeżeli się nie mylę, pojedynczy na zawodach, gdzie był szczupak i okoń, natomiast Maciek z kolei odwiedził jeden punkt, zdobył dwa punkty i tutaj właśnie zabrakło Maćkowi, żeby pokonać Adama. No ale tak wyglądają zawody. Trzecie, Ryszard Rysiek z Poznania, także Poznań też znalazł się na pudle z numerem 105. Rysiek złowił okonia. Ryszard też zwiedził wszystkie punkty, zdobył wszystkie punkty premiowe, także 19 dodatkowych punktów i to przeważyło, że był osobą, która skoczyła na trzecie miejsce. Ja przypomnę, że wszystkie pieczątki należało zbierać na kartach startowych. To był warunek, żebyśmy liczyli te punkty. My przyjmowaliśmy dodatkowo pieczątki na mapkach. Natomiast, słuchajcie, tych kart było naprawdę dużo i to był z naszej strony ukłon w stronę osób, które stemplowały punkty na mapkach. Robert też mówił, pamiętajcie, czytajcie zawsze regulamin. W regulaminie wszystko jest napisane i przed zawodami pomyślcie, w jaki sposób te zawody rozegrać. Bo tak jak powiedziałem, to jest dobra zabawa, ale mimo wszystko ludzie, uczestnicy chcą złowić rybę, chcą zawalczyć troszeczkę. Także słuchajcie, czytajcie regulaminy, patrzcie, gdzie stemplować, jak zbierać te punkty, na czym polega punktacja, jak strategicznie rozegrać te zawody. Kolejna klasyfikacja to była fly fishingowa. Tutaj została złowiona jedna ryba, która została wpisana na kartę. Chłopacy mieli utrudnione zdanie. Jest jesień, trudna woda już na muchę, ale mimo to był złowiony kleń. Tomek złowił klenia, wygrał tym samym. Kolejne osoby w kategorii fly fishingowej zostały, słuchajcie, sklasyfikowane również na podstawie punktów premiowych. Także punkty premiowe wystarczyły, żeby znaleźć się w tej klasyfikacji na pudle. I tak Przemek zdobył komplet punktów i Aleksander miał troszeczkę mniej punktów i to było drugie i trzecie miejsce. Jeszcze w tej pierwszej kategorii, czyli z spinningowej, kolejne numery to czwarte miejsce to numer 153, piąte miejsce to numer 68, szóste to 166 numer i siódmy to 87 numer. Także panowie, jeżeli pamiętacie swoje numery, to jest klasyfikacja do numeru siódmego. Tyle liczyliśmy. Kolejna klasyfikacja to największy okoń. Tam była ufundowana wędka z Cage Rods. Tomek zdobył tą wędkę. Okoń miał 28 cm. No nie był to jakiś gigant. Natomiast na te warunki, które obecnie mieliśmy we Wrocławiu, to była największa po prostu ryba. 28 cm, fajna wędka.
myślę, że będzie Tomek będzie zadowolony z nowej wędki. Natomiast zrobiliśmy z Dragonem również klasyfikację zupełnie oddzielną. Mianowicie pierwszy moderate chyba do 12 gram, czyli taki ultralightowy na rynku. Rozlosowaliśmy go wśród kobiet. Mieliśmy również kobiety, bodajże 4, 5 zawodniczek albo 6 zawodniczek. Wędka poszła do jednej z kobiet. No i widzieliśmy uśmiech, szczęście, zadowolenie, okrzyki radości. To jest właśnie to. Jest zabawa, jest fun. Także super. Ostatnia klasyfikacja to klasyfikacja miast. Czwarte miejsce zdobył Lublin. 24 punkty. Trzecie miejsce z Poznania. 72 punkty. Jedna osoba, Ryszard, tutaj była w tej klasyfikacji sklasyfikowana jako łowca ryb, natomiast dwie kolejne osoby były sklasyfikowane z punktacji za punkty premiowe. I tak jak powiedziałem, na zawodach były dwie drużyny z miast na literkę W, czyli Wrocław i Warszawa. Tutaj była zacięta walka. Ja czekałem na rozlosowanie tej kategorii, bo była naprawdę silna ekipa zarówno z Wrocławia, jak i silna ekipa z Warszawy. Wzajemne podgrzewanie się już tutaj na starcie przed imprezą. Natomiast puchar poszedł do lepszych, czyli do Wrocławia. Także gratuluję, Wrocław. Trzy osoby, które się do tego przyczyniły, to jest Adam, Michał i Paweł z numerkami 157, 153, 68. Natomiast Warszawa to jedna osoba, Maciek, plus dwie osoby z klasyfikacji na punkty kontrolne. Także widzicie, że Wrocław, stolica street fishingu w 2015. Tutaj duża impreza, tutaj również drużyna wygrała City Battle Jack, także wszystko zostało we Wrocławiu. Natomiast myślę, że w następnym roku mocno inne miasta włączą się w tą rywalizację. My musimy teraz, wiecie, pomyśleć nad tym, jak zrobić taką klasyfikację właśnie, która będzie sprawiedliwa dla wszystkich miast, gdzie będziemy zbierać punktacje z różnych imprez, z różnych miast, bo tych imprez troszeczkę będzie w Polsce w 2015, ale chcemy to zrobić sprawiedliwie, żeby każde miasto miało szansę na wygranie tego pucharu. Sponsorów mieliśmy sporo, ale to opowiem Wam też w następnym wejściu, bo chcę troszeczkę powiedzieć o sponsorach, bo bez nich ta impreza byłaby inna. Natomiast mieliśmy sporo nagród różnych, różnej wielkości od sponsorów i chciałbym ich wymienić, żebyście ich poznali. Także dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnym wejściu. A, jeszcze jedno. Tych ryb nie było sporo na tych zawodach, bo doliczyliśmy się bodajże 14 tylko ryb, słuchajcie, na tylu świetnych zawodników. Warunki były bardzo ciężkie, natomiast ryb nie padło dużo. Liczymy na to, że ten worek otworzy się w następnym roku, kiedy będą po prostu warunki do łowienia ryb, ale tak jak powtarzaliśmy, zabawa przede wszystkim. Także do usłyszenia w kolejnym wejściu.